Witam was, jestem Repuzo, to jest kolejny odcinek z Europa Universalis 4. Kontynuujemy rozgrywkę jako Lipę i w tym odcinku atakujemy sobie, desantujemy się w Wielkiej Brytanii, atakujemy Wielką Brytanię, tak dalej, tak dalej. Troszkę musiałem poczekać przed atakiem na Wielką Brytanię, ponieważ zmarł mi władca. Znaczy tak, urodził się w dziedzic, który jak miał chyba 2-3 lata, zmarł władca, zasiadła jego żona na tronie. Ale zanim Mitrus z Wielką Brytanią z powodu zerwanego sojuszu zniknął, to zmarła też imperatorka, można powiedzieć, no regentka. I Regency Council się odpalił, a podczas Regency Council nie można prowadzić wojen. Dlatego, znaczy nie można powiadać wojen. Dlatego musiałem poczekać sobie, ale już przeczekałem. Zobaczmy, czy to ma jakikolwiek sens, czy tutaj coś zadziała. Będzie jeszcze wojna z Niderlandami, dlatego na razie jedną armię podeślę. Niderlandy zajmę tymi armiami. Tak? I tutaj będę dalej podsyłać z Hiszpanii wojsko, które postarałem się, żeby było przetrenowane. A, jeszcze jedna rzecz bym zapomniał. Ktoś dobry? No, not bad, not bad. I tak, atakujemy imperializm. Jeszcze Konstanc jakiś będzie. Od razu się bije z Holendrami. Ale to są okręty handlowe, więc je po prostu rozwaliłem. Lecimy desancik. Zaraz tutaj okrętami wspomogę tą ciśninę. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyjdzie. Możliwe, że to jest ostatni odcinek z EU4, ponieważ... Znaczy EU4 z tej serii. Ponieważ jeżeli nic się nie zmieni, to najzwyczajniej w świecie w tym odcinku kilka wojen z Wielką Brytanią się pojawi. A jeżeli wydarzy się coś ciekawego w międzyczasie, na przykład Osmanie mi wiją nóż w plecy, dajmy na to, to wtedy już rzeczywiście będzie więcej odcinków. Pobijmy tutaj flotę holenderską, dzięki temu pozwolimy tutaj tą ciesinę odpalimy, żebym mógł przejść. W ogóle tutaj jaki jest generał Hattendorf. Hattendorfa damy sobie na przykład tutaj, on jest bardzo dobry. I okej, przeszli, więc podsyłamy po kolejną armię, naszą flotę. Tutaj jakaś bitwa się odbędzie. Już jakieś pierwsze ciężkie statki wroga. Kurczę, nie zrobiłem tego flagshipa, Pride of the Fleet, czy jak to się tutaj nazywa. Troszkę szkoda, bo mógłby się przydać. A w ogóle można go zrobić, bo nie zwróciłem jakoś uwagi. No można, build flagship, ale nie zrobiłem tego. Troszkę tych okrętów mój tutaj sobie wziął. To są okręty handlowe, to handlowym ja podziękuję, ponieważ raz są uszkodzone, dwa ja tutaj potrzebuję floty bitewnej, wojskowej. Dobra, miesiąc minął, zreperowały się okręty, podsyłam drugą armię. I jak druga armia już zrobi swoje, o to jest jeszcze ten okręt, jak druga armia zrobi już swoje, to się zdesantuje, to wtedy lecimy już porządnie tutaj na Wielką Brytanię całą armią. Bo możliwe, że trzymają coś na miejscu, gdzie ja nie widzę, że trzymają wojsko. Lecimy po więcej, więcej. O, tutaj już Osmanami mam granicę, fajnie. Na wszelki wypadek ósmopoziomowe forty zrobiłem. Dobra, przybijamy się dalej w Wielkiej Brytanii. W Holandii również. Kurczę, w Hearts of Iron 4 tyle razy się desantowałem w Anglii, że to nie jest już dla mnie żaden problem. Poproszę tylko bombowce morskie i lecimy, YOLO. Czemu nie ma bombowców morskich? Halo, Gering. Gering, gdzie jesteś? Podważmy kilka bitew z ich flotami, chcę sobie swoją przetestować. To jest pokazane, ile chyba okrętów walczy w tym momencie i to ile jest maksymalnie. I ładnie, pocisnęliśmy okręty wroga. Jeszcze jedną armię przerzucę. Więcej armii chyba nie ma co wrzucać, gdyż... gdyż po prostu... też by wypadało kryć Karaiby. Kurde, co ja pierdzie. O, ja pierdziulę, oko bitwa. Czekajcie. Nie Karaiby, tylko Półwysep Iberyjski. Jaka bitwa. Która jest moje? Moje jest to po lewej, co nie? Frederick August Gloucester kontra August Heinrich Tolkien.
Tutaj trzeba się zająć tymi armiami na Wyspach Brytyjskich. Czy to są jakieś armie najmusów? A kiwie, kurczę, tutaj nie mogę się ruszyć. To tak się ruszy. Nie, tymi w ogóle z Essexu nie mogę się ruszyć. To zamienię po prostu armię, która oblega Londyn. O, gift od Milanu. O, dorzucili tutaj więcej floty. Ech, kurczę. Proszę, proszę, bo też ryzyko, że trzy armie mogą nie starczyć tutaj Wielkiej Brytanii. O, cholera. Kurde, no tymi nie mogę się cofnąć. Napierdzielaj tutaj. Jaką oni mają technologię wojskową, bo jest jedna, która jest zaraz. 25. 25. Ajdź, 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 ajdź. Wiecie co? No plus jest taki, że biją się po 15, 15, 14. Więc jeżeli rzeczywiście jednak poszedłem w tą jakość floty, mam większą. Proszę, skończcie ich. Tak, dostali wsparcie, to się wycofajcie jednak. Jak mnie nie będą gonić, to powinienem tutaj przetrwać. No zajmijcie ten Londyn, to kurwy, no 50%. Tutaj ta bitwa cały czas się toczy i Brytyjczycy tracą okręty. Ale plus taki, że oni mają o wiele mniej, znaczy, może już nie aż tyle, o wiele mniej ciężkich okrętów. Zdąż, proszę, dobrze. Kurwa, zajmij ten Londyn, bo trzecia armia jest bezużyteczna teraz. No ja pierdolę! Kuchwa, mać. A wy tutaj ciśniecie ich chociaż? Tak, ciężkie okręty brytyjskie teraz padają, jeden za drugim. Wszyscy do tego Londynu. I przyspieszyć to oblężenie jak porąbani. Jest, rewal mi padł, czemu? A, ci tutaj się przyszli, no dobra. Trzeba nimi się zająć. W tym rewalu miałem tylko drugi poziom fortu. Ja pierdzielę, udało się wygrać. Zająć Londyn. Dzięki czemu mogę cofnąć się tej armią do tyłu, żeby nimi zarządzić bardziej. A tutaj wygrywam tą bitwę. Ciężkie okręty mi już padły. Jak coś, tutaj wszystko jest napisane. Teraz muszą wystawić handlowe. A handlowe też zaraz jeden za drugim powinny paść. Tak, oni tylko tracą okręty. No jak handlówki tylko się biją, no to nic dziwnego. Dobra, rozstawmy się tutaj. Troszkę szkoda, że to nie Wiktoria, że nie możemy defensywnie się okopać. Pamiętam cały czas bitwę Wiktorii, jak Japończykami walczyłem. Ale straty, ale straty, o gademy, tak ładnie. Cały czas pamiętam bitwę, jak w Wiktorii walczyłem Japończykami, Japońcami i po przeciwnej stronie byli Brytyjczycy, właśnie gdzieś tutaj desant taki zrobiłem Japońcami. I udało mi się, znaczy biliśmy się tak długo, że wojna się skończyła, zanim bitwa się skończyła, bo ja dosyłałem cały czas wojska, oni dosyłali cały czas wojska. Tylko, że oni dosyłali piechotę, ja dosyłałem im zawodowe wojsko, bo musiałem gdzieś chyba z Egiptu czy gdzieś dosyłać wojsko. W ogóle na prędkości 3 lecieliśmy, ale to akurat było ważne, co się działo. Jak tutaj ci tutaj, oni popierdzielają, spierdzielają gdzieś w cholerę. Dobra, podeślimy drugą armię, która się nimi zajmie. Bo, no właśnie szkoda, że jak przez ten rewal się przebiją, to oni mogą spokojnie dużo prowincji tutaj podbić, ponieważ nie kryje tego fortami. Troszkę zasługujecie, troszkę odpoczynku po bitwie. Ale musimy zapierdzielać dalej, żeby dosyłać wojsko. Chyba jednak podeślę wszystkie tutaj z Półwyspu Iberyjskiego. I nie Karaibów, jak ja wcześniej powiedziałem. Gdzieś oni się wycofali tym wojskiem, bo nie złapałem ich na pewno. Holandia już tutaj kompletnie upada. Bym wziął prowincje holenderskie, bo one są bogate, mają sukna i tak dalej. Ale agresywną też mają w takim razie. Antwerpia padła. O, a mi Kraków padł, no to tutaj się znaleźli, okej. Kurczę, muszę upgrade'ować te forty, te słabe, te dwójki, chociaż na szóstki. Okej, widzę, że się zaczyna kolejna ważna bitwa. Trzeba każdemu tutaj dać budka. Podleciał wspomóc naszych. No tracą po kilka tysięcy w bitwie dziennie. Udało się wygrać. Teraz tylko trzeba tej wygranej nie spartolić.
Trzeba trzymać wojsko w ryzach, czyli idą blisko siebie, żeby przypadkiem pojedynczych armii mi nie pozjadali. O, znowu idą na bitwę, znowu idą na wpierdziel, zobaczmy czy się wycofają. Nie, nie wycofują się. Idą dumnie przed siebie. Po tej bitwie będę mógł upgrade'ować sobie armię. Ale, ale oni w ciry dostali, kurde, po prostu się wycofali. A teraz tak mam na przykład red coat, blue coat, white coat. Oczywiście white power, co, czekaj, nic nie mówiłem. Oczywiście lecimy sobie w te lepsze jednostki. I ciśniemy teraz dalej jeszcze Brytyjczyków. Musimy po prostu zająć ich całych tutaj na wyspach, żeby wziąć jak najwięcej prowincji. No bo musimy całe wyspy strasznie zająć. A zająć się będę musiał zapierdzielać kiedyś po nich. Kurde, ten hak odpili. Będę musiał za nimi zapierdzielać gdzieś na wyspę, na jakieś kolonie czy coś. Oczywiście kolonie rozrywkowe i tak dalej. A nie na przykład jakieś inne karne czy coś. Co? Co? O, i tutaj bunt brytyjskich chłopów. Pewnie tam krzyczą God save the king i tak dalej. Z tym oczywiście krzywym ryjem, niewyraźnym akcentem. Dobra, przeoramy sobie ich armię. I na tym skończymy sobie tę wojnę. Ponieważ buntownicy już tutaj zajmują powoli Londyn, ci chłopi. W takim razie nie ma co przedłużać zbytnio. Na dodatek chciałbym po prostu, żeby mieli jakieś straty, że muszą tą armię odbudowywać, a nie mogą od razu wykorzystać jej do... O, to Ledo mi zajęli. A tutaj Brytyjczycy poszli, okej. Okay. Żeby też musieli właśnie odbijać te tereny swoje bez armii. No i tak, bierzemy po prostu od Wielkiej Brytanii ile da radę. Też żeby uważać na agresywną. Dobra, takie coś mi pasuje, weźmiemy sobie kilka state'ów od nich. Będziemy mogli spokojnie rozmieścić armię. Kilka fortów im zabierzemy. I nie będzie już problemu, że musimy się desantować. Cyk. Więc jest pytkę. Mamy teren ogarnięty. Plus jest taki, że właśnie też ich odcięliśmy. A co za tym idzie... nie będą mogli jakoś skutecznie na razie walczyć z buntami, tylko będą musieli przerzucać wojsko. I co? I myślę, że widzimy się za chwilę przy kolejnej wojnie z Wielką Brytanią, gdyż nie ma co z tego robić osobnego odcinka. Więc be right back. Chciałbym powiedzieć, że widzimy i słyszymy się po chwili, ale dla mnie to jest ponad 6 godzin. W międzyczasie zrobiłem 36 km rowerem, uciekłem z wykładu na Skype'ie oraz męczyłem się w tej grze, ponieważ w sumie troszkę zabawą tego nazwać nie można. Ale bez zabawy w jakiejś tej łamanie trusów, co kiedyś chyba musiałem zrobić jakimś państwem, żeby zająć Francję. Bez tych łamania trusów udało mi się to osiągnąć. Udało mi się przekonać Wielką Brytanię, że są frajerami, niech mi oddają całe wyspy brytyjskie. Jeżeli tutaj czegoś jeszcze brakuje, bo nawet man wziąłem dla pewności, czy tak man by musiał być. Ale jeżeli czegoś brakuje, to kurwa, nie wiem co ja zrobię. Bo to jest tragedia, szkoda gadać. Rewolucja w ogóle tak randomowo jest w krajach i nie ma jej w krajach. Litwa drugi raz ma chyba rewolucję. Wielka Brytania nie miała rewolucji, później miała rewolucję, później nie miała rewolucji, później miała rewolucję i teraz nie ma rewolucji. Więc dwa razy praktycznie ta rewolucja się u nich przybiła. Jest rewolucją... Są rewolucjoniści we Francji, którzy są w Unii Personalnej pode mną, więc to nie jest rewolucjoniści, fajnie to. Rosja jest chyba nie, ona miała wybuch buntu rewolucjonistów, ale jak Francja weszła pod Unię, do Unii ze mną, to Rosja była tym drugą stroną, wypowiedziała wojnę o Unię nad Francją. I domyślcie się, co oni mogli zrobić z tymi swoimi 100-tysięcznymi wojskami. No kuźwa, dostali w pierdzie, ja nawet nie musiałem wojskiem podejść. Wojsko wysłałem dopiero, żeby bunty tłumili. I dopiero wtedy się tym zainteresowałem. Wziąłem sobie Moskwę na przykład. Już tak dla... Tak kompletnie zwycięsko. Ten kraj to można powiedzieć, że nie ma kompletnie żadnych kształtów i tak dalej, i tak dalej. Muszę zmienić tutaj ekran przechwytywania. Teraz jest ekran, a nie gra. Coś tutaj jeszcze takiego ciekawego jest? O, rewolucjonistyczna Szwecja powstała. O cholera, no to nieźle. Nie wiem, czy wcześniej było. Tak, bo, znaczy na pewno nie było tak, bo teraz zobaczcie jak wygląda rewolucja. Rewolucja to widać w prowincji, gdzie jest rewolucja. I chyba jak mocno jest rewolucja, czy coś.
Nie, to zależy od absolutyzmu. Jak nie mamy absolutyzmu, to rewolucji praktycznie nie, to jest słabsza rewolucja. No i niektóre państwa, na przykład ja dostałem rewolucję przez Wielką Brytanię, bo zajęłem ich tereny i tak dalej, bo w Wielkiej Brytanii są narodziny rewolucji. A pomimo, że teraz Francja jest nazywana Birthplace of Revolution. No i ta rewolucja się rozeszła po świecie i są porąbane państwa rewolucjonistyczne. Jest rewolucjonistyczna Austria, Lukka, nie wiem co tutaj jeszcze się znajdzie. W Styrii musiałem rewolucjonistów tłumić. Gdzieś chyba jakiś kuźwa taj rewolucjonistyczny Rotenburg, Regensburg. Kuźwa, tutaj ba Dortmund jest rewolucjonistyczny. Nie, Essen, Dortmund w sumie też. No szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Udało mi się Lubecka zająć oraz tutaj połączyć z Danią jeszcze, bo Anglia przez kilka wojen miała sojusz z Lubecką, zapominałem go ciągle zdjąć. Kurczę, Holandia ma całkiem sporo armii na takie małe główienko. No i właśnie, zrobiłem sojusz sobie z Francją w międzyczasie, bo się dało i tyle. Dobra, sprawdźmy, czy wszystkie prowincje wziąłem, czy na czegoś kuźwa zapomniałem, bo jak zapomniałem, to nie. Jeszcze raz się rozejrzę. Widzicie coś czerwonego? Tutaj nie. A trzeba, uwaga, zobaczmy. Gdzie do cholery to mogło być? Gautier, nie. O, live long and prosper, have 30 states prosperity. O kurczę, fajnie, zrobiłem ten achievement, a nawet nie wiedziałem, że go zrobiłem. Bo ja z moimi wadcami to jest XD, bo moim wadcom z reguły dziedzic rodzi się, jak mają coś około 40-50 lat, 10 lat później, czy kilka lat później umierają. I ten dziedzic musi mieć, i za dziedzica musi matka rządzić. Takie to jest koło życia. Ale wróćmy może tutaj. Nie wiem, czy ja już przegapiłem ten achievement, czy nie. O nie, Steve Upper Lip. Czy jest tutaj jeszcze coś pokazane? Nie, czaj, 6 prowincji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, tak? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak! 6 prowincji. To musi być to, magnie. O chuj mi w dupę i na imię. I znowu ten Czaskowski przyjdzie i będzie się śmiał. A nie, wyszło. Okej, zarąbiście. I też widzę właśnie, że nagrywam dobrze, bo nie spojrzałem ani razu na OBS-a, czy nagrywam to dobrze, czy ekran nie jest przycięty, ale jest dobrze. I co? I kolejny odcinek z podbijania Wielkiej Brytanii, co nie? No, jeżeli byście, jakby to był Hearts of Iron 4, to tak, to byłby osobny odcinek na desant Wielkiej Brytanii. Ale no co, widzimy się już jutro w kolejnej serii. Ja nie wiem, jak jestem do przodu z nagraniami, ale dzień dwa muszę odpocząć, bo tej Europy mam dosyć. A jeszcze nagrałbym sobie jedną serię z Europy. Nie wiem dokładnie czym, może Papajem, może Austrią, chociaż achievementy bym spojrzał, może krótka seria Burgundią, żeby to lotaryngię stworzyć. Ale jakąś serię bym sobie pierdzielnął. I później byśmy przeszli na inną grę, na przykład na Hearts of Iron 4 albo na CK2. Teraz bardziej do CK2 mnie ciągnie, żeby wrócić. To co, do zobaczenia już jutro, na razie, cześć, pa. PS, zapomniałem powiedzieć, jestem największym Great Powerem. I stolica ma 76 developmentu. Jeżeli tylko sobie spojrzymy tutaj, cyk, 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 jest kuźwa Złota Wyspa. Czy coś ma więcej? 41. O, 51 ma Neapol. W ogóle Kraków ma 50 i. Fuck, nie dopustuję im teraz. Dobra, ma 50 Kraków. Więc Kraków jest stolicą kuźwa globusu Polski. Do zobaczenia, na razie.